Chcemy, żeby pan przychodził. Dwa pytania dzisiaj jeszcze na wieczór, a tam to wszystko aktualne. Bo ja nie chcę tak rano wstawać. Jak można to, że powiem, wyeliminować, to... Rozumiem, że to inna redakcja, która jednak będzie się opierała przy szybie. Inne, to jest poradnik. Czy Bogdana Rymanowskiego. My na dzisiaj wieczór przygotowujemy. To już szybciutko, bo musimy... Dobrze. Panie profesorze, bo mówi pan, że brzoza tak nie mogła zniszczyć skrzydła. Co w takim razie mogło zniszczyć skrzydła? No, trzeba przeczytać raport pana Szulodzińskiego i tam jest hipoteza. Ja nie mam takich hipotez, nie wiem. Ja tylko zrobiłem badanie za pomocą swojej metodologii, nie mojej metodologii, tylko metodologii wypracowanej do tego celu. I ta metodologia mówi, że drzewo nie mogło urwać skrzydła w tym samolocie. Kropka. Przydałby się panu brak? Przydałby się przede wszystkim rysunki techniczne. Jak można byłoby poprosić, to proszę. Polska strona pomagała panu przy tych badaniach? Rząd? Do tej pory nikt mi nie pomagał. No ale jestem otwarty na pomoc, na rozmowy. Tak jak mówię wszędzie, ktokolwiek mnie zaprosi, przedstawiam swoje prezentacje. Przedstawiałem je w Pasadenie przed ponad 200 inżynierów, naukowców z całego świata, z 20 kilku krajów. Pokazywałem to we Francji, w Anglii. Zostałem zaproszony teraz niedługo do Chin, do takiej firmy Comac, która właśnie planuje produkcję samolotów podobnych, trochę mniejszych na ten, ale podobnych. 100 kilku osobowych, właśnie jako ekspert w lotnictwie, właśnie po tej prezentacji tego wykładu na konferencji plenarnej w Pasadenie. Są naukowcy nie do końca związani z lotnictwem, chemicy, fizycy, którzy chcieliby zająć się tą sprawą. Mówią, pozwólcie nam, naukowcom, zbadać katastrofę smoleńską. No do tej pory, przez rząd przynajmniej, ich pomoc nie była wykorzystywana. Czy pana zdaniem powinna być? Moim zdaniem powinna być, a pana zdaniem? Myślę, że widzowie bardziej interesują się pana zdaniem. Ale ja się interesuję pana zdaniem, proszę odpowiedzieć. No nie ma zdania. No. Nie ma pan zdania?